Dzień dobry. Nazywam się Miłosz Adamczyk i jestem studentem Politechniki Wrocławskiej. Studiuję inżynierię lotniczą. Samoloty od dziecka były moją pasją i zawsze chciałem zostać konstruktorem, i to nie tylko samolotów z papieru. Drugą miłością mojego życia jest jedna z najbardziej niesamowitych i tajemniczych nauk – matematyka. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o jednej z dziedzin matematyki – geometrii. Geometria zajmuje się badaniem figur, które już doskonale znacie – koło, kwadrat, trójkąt. Jednakże zajmuje się też badaniem figur przestrzennych, o których zaraz Wam opowiem. Czy słyszeliście kiedyś o figurze geometrycznej, która nazywa się torus? Torus powstaje, kiedy obrócimy okrąg wokół osi leżącej na tej samej płaszczyźnie i oddalonej od tego okręgu. Brzmi bardzo skomplikowanie. Jednakże figura ta swoim kształtem przypomina nic innego jak pączka. Kolejnym przykładem jest hiperboloida, którą opisują skomplikowane wzory matematyczne. Czy wiecie, jak ona wygląda? Gdy zamieszamy herbatę w szklance, powstaje lejek. Kształt lejka to hiperboloida. A czy w architekturze można spotkać elementy geometryczne? Budynki to nic innego jak figury geometryczne, takie jak graniastosłupy, ostrosłupy. Jednakże czasami architekci postanawiają wykorzystać dużo bardziej skomplikowane kształty geometryczne, takie jak paraboloida hiperboliczna. Dach jednego z przystanków kolejowych w Warszawie swoim kształtem przypomina paraboloidę. Okazuje się więc, że nawet te najbardziej skomplikowane kształty geometryczne można spotkać w otaczającym nas świecie. Jak widzicie, matematyka jest bardzo ciekawą dziedziną nauki. Dlatego zapraszam Was na lekcję, podczas której dowiecie się, czym w matematyce jest wstęga Mobiusa.